wraz z wydawcą Fabryką Słów przywieźliśmy dzisiaj do Sejmu 460 egzemplarzy tej książki Jakie piękne samobójstwo. Każdy poseł, każda posłanka dostał dzisiaj egzemplarz tej książki z prośbą o przeczytanie. Do każdego egzemplarza pozwoliłem sobie załączyć list wyjaśniający motywy. To nie tylko zasługa recenzentów, którzy często pisali, że to jest książka, którą właśnie ludzie odpowiedzialni za naszą politykę powinni znać. To nie tylko 75. rocznica września 1939 roku, chociaż właśnie to jest pretekstem do naszej akcji podarunkowej. Nigdy więcej klęski. Takie hasło wstemplowaliśmy do każdej z tych książek. Ale to jest także zainspirowane obecną sytuacją, tym, co się dzieje wokół Ukrainy, kiedy jako autor, który opisał cały proces decyzyjny, który doprowadził do tego, że pierwsi weszliśmy do wojny światowej, ponieważ to my uznaliśmy się za powołanych, żeby Hitlera przywołać do porządku, żeby położyć kres jego niecnej polityce, żeby postraszyć go, że jeżeli dalej będzie rozrabiał, jeśli odważy się napaść na Francję, to z nami będzie miał do czynienia i z naszymi potężnymi sojusznikami. Przypomina mi to wszystko bardzo to, co dzieje się dzisiaj. Nie będę więcej mówił. Nie chcę nawiązywać do konkretnych wydarzeń, do konkretnych podobieństw, ale proszę mi wierzyć, te podobieństwa są i każdy, kto zapozna się z historią września 1939 roku i tego przede wszystkim, co poprzedzało tę tragiczną dla Polaków datę, przyznać musi, te podobieństwa są, więc proszę wszystkich odpowiedzialnych za polską politykę, posłów, posłanki, członków rządu, przeczytajcie tę historię, o której my Polacy niestety zapomnieliśmy, brakuje rzetelnych, całościowych jej opracowań historycznych. Ja staram się tę lukę zapełnić książką popularną. Mam nadzieję, że pójdą za mną inni. Przeczytajcie. Bardzo proszę.